Kreatywność dzieci nie zna granic i to dosłownie. Polonijna młodzież z Litwy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych i Kazachstanu stworzyła animację na konkurs Patria Nostra. To, w jaki sposób opowiedzieli historię Polski, zachwyci niejednego dorosłego. Pracą przyjrzała się również Patrycja Hacia. Schnella! Tak grupa z Litwy w krótkiej animacji opowiedziała o niemieckiej zbrodni wobec Polaków. Szukaliśmy nie tylko w internecie, ale prosiliśmy o naszych znajomych historyków, aby powiedzieli więcej, aniżeli można znaleźć w internecie. W konkursie Patria Nostra uczestnicy w niespełna pół minuty mieli opisać wybraną sytuację, pokazać, jak ich pokolenie widzi najważniejsze wydarzenia z polskiej historii. Żadna lekcja historii nie daje nam tyle, ile daje nam takie konkursy. Choć nastolatkowie na co dzień mieszkają na Litwie, Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych czy Kazachstanie, wszyscy są Polakami. Uczę się tą historię, moi rodzice mi mówią historię o naszej rodziny, jest fascynująca i bardzo fajnie znać, co moi przodkowie zrobili dla Polski. To już czwarta edycja Patria Nostra. Konkurs składa się z etapów światowego i trzech regionalnych w Polsce. Zainteresowanie konkursem Patria Nostra jest coraz większe z roku na rok. Do tej pory zostało wykonanych prawie 400 filmów związanych z historią Polski. W tym konkursie nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy, a jednym z wyróżnień jest wycieczka do Polski. Musimy wzbudzić w tej młodzieży patriotyzm, który troszkę przegasnął za ostatnie lata i to się okazuje, że to działa. Historia może być ciekawa, jeśli tylko zostanie przekazana w nowoczesnej, interesującej formie. W ten sposób młody człowiek uczy się z jednej strony historii polskiej, a z drugiej strony rozpoznawania współczesnych narzędzi oddziaływania na społeczeństwo. Praca grupowa nas jednoczy, łączy, poznajemy nowych ludzi, nowych przyjaciół mamy teraz. Gala finałowa odbędzie się w lutym 2019 roku w Warszawie. Patrycja Hacia, Polonia 24.